10 oznak, że kot ci ufa. Zdobycie zaufania kota jest trudne. O tym też będzie w przyszłości materiał, ale dzisiaj o tym, jak kot nam pokazuje, że nam ufa. Jak zauważyć, zaobserwować, że ten kot nam ufa. Nie przedłużając, zaczynamy od punktu pierwszego. A po pierwsze, kot chce z nami być. Chce przebywać obok nas, być w tym samym pomieszczeniu. Cały czas, nawet nie wchodząc w taki fizyczny kontakt z nami, być blisko nas. Położyć się obok nas, towarzyszyć nam we wszystkim tym, co robimy, być blisko. To jest bardzo ważna oznaka zaufania. Kot lubi przebywać obok kogoś, koło kogo czuje się bezpieczny, komu ufa i lubi spędzać z tą osobą czas. Druga oznaka: potrafi obok nas spać, odpoczywać, zrelaksować się. Czuje się przy nas bezpieczny. Koty śpią, odpoczywają, potrafią się zrelaksować tylko tam, gdzie czują się bezpieczne tylko obok tej osoby, obok której czują się bezpiecznie. I taki kot, który obok nas się położy nawet nie mówię, że kładzie się na naszych kolanach ale ogólnie obok nas. Jest kotem, który czuje się obok nas bezpiecznie, wie, że może nam zaufać, wie, że gdyby do czegoś doszło, to mu pomożemy, ostrzeżemy go i nie pozwolimy, żeby cokolwiek mu się złego stało. I taki śpiący obok nas kot to oznaka, że czuje się bezpieczny, ale to też, oczywiście dotyczy to też kotów, które po prostu nie tylko śpią, ale też odpoczywają, relaksują się. Położy się, odpoczywa obok nas, czyli nam po prostu ufa. Kolejną rzeczą jest przynoszenie prezentów. Prezenty też dajemy osobom, które lubimy, no niekiedy tym, których nie lubimy też, ale koty są tutaj troszkę bardziej szczere niż my. I koty, przynosząc prezenty, przynosząc zabawki, przynosząc rzeczy, które są dla nich ważne, pokazują nam miłość. Te niektóre punkty w dzisiejszym materiale. Pokrywają się w pełni z tym materiałem, gdzie mówiłem o tym, jak koty okazują miłość, to tutaj jest tak samo. Kot przynosząc nam prezent, coś dla niego bardzo ważnego, coś, co jest dla niego czymś niesamowicie ważnym, na przykład zabawka, coś, co na przykład musiał zdobyć, to rzecz, która nam pokazuje, że, nas, że nam ufa, że nas bardzo lubi, wręcz, że nas kocha. Czwarta oznaka to pokazywanie nam swojego brzucha, czyli miejsca, które dla kotów jest czymś bardzo, bardzo delikatnym i miejscem, które chroni zawsze najbardziej i miejscem, które chroni najbardziej. Koty pozwalające się tam głaskać, drapać czują, że mogą nam zaufać, że nic złego nie zrobimy. Tutaj bardzo ważna sprawa, delikatnie z umiarem, jeśli chodzi o to głaskanie, drapanie tego brzucha. To jest jednak bardzo dla kotów ważna sprawa, żeby być tam delikatne. Piąta oznaka to powolne mrużenie oczu, gdy na nas patrzy. Koty, próbując okazać nam zaufanie oraz miłość, bardzo powoli mrużą oczy, kiedy na nas patrzą. My też możemy tak zrobić. To też jest taki dowód zaufania, bardzo bliskiej więzi, jaką nawiązujemy z kotem. I kot tak powoli, bardzo powoli, mrużąc oczy, kiedy na nas patrzy, chce w ten sposób pokazać, że jesteśmy kimś bardzo ważnym i kimś, komu może w pełni zaufać. Czyli osobą, która jest po prostu dla niego kimś niesamowicie ważnym. Więc popatrzmy na nasze koty, kiedy na nas patrzą, czy te oczka im się tak powoli zamykają, czy ten kot, nasz kot tak robi, kiedy na nas patrzy. I nie jest to oznaka tylko, że im się chce spać ale to też oznaka właśnie zaufania i miłości. Szósta oznaka to kilka form takiego fizycznego pokazywania tej miłości. Koty nas zliżą, ugniatają. Ugniatanie to takie ugniatanie łapkami. Ocierają się o nas swoimi głowami. Czyli w koci sposób próbują przekazać nam uczucia i zaufanie. Koty nie potrafią mówić tak jak my, chociaż o mówieniu będzie w kolejnym punkcie. Kocim mówieniu, ale koty potrafią przekazywać emocje również swoim ciałem, swoim zachowaniem. I to lizanie, ugniatanie, ocieranie się o nas swoją głową, to właśnie takie kocie, można powiedzieć, przekazywanie informacji, między innymi dotyczące tego, że nam ufają. Że jesteśmy tą osobą, której można zaufać, której zaufały. I jeszcze raz podkreślę, to zaufanie kotów nie jest czymś prostym, to zdobycie zaufania kotów nie jest czymś prostym, i nie mylmy tego z tolerowaniem nas. Ponieważ koty bardzo często nas po prostu tolerują, ponieważ tak jest wygodnie. Siódmy punkt, siódma oznaka, czyli wokalizacja, mruczenie do nas, przy nas. Koty poza tym, że pokazują nam te emocje, to zaufanie poprzez wcześniej wspomniane na przykład ocieranie się o nas swoimi głowami potrafią również wokalizować niekiedy w bardzo bardzo fajny sposób najczęściej w bardzo bardzo najczęściej w bardzo bardzo fajny sposób i w ten sposób przekazują nam informacje znamy powinniśmy znać kiedy nasz kot próbuje przekazywać te swoje emocje poprzez to wokalizowanie w ten sposób żeby że pokazuje nam że jest zadowolony że nas lubi że nam ufa i taki wokalizujący kot, mówiący do nas kot, również chce pokazać, jak nam bardzo zaufał. ósma oznaka chcą z nami spać. Tutaj już mówiłem, że koty, które są w stanie obok nas spać, zrelaksować się, to koty, które wiedzą, że czują się, że mogą czuć się przy nas bezpiecznie. Ale trzeba pamiętać, że koty, niektóre koty chcą z nami spać. Duża część kotów chce z nami spać, jest, jest ciepło, wysoko. Wygodnie i bezpiecznie. I taki kot, który nam ufa, kot, który wie, że, że śpiąc obok nas będzie wszystko w porządku, że o niego zadbamy, to kot, który chce nie tylko w bardzo komfortowy i bezpieczny sposób spędzić tą noc, ale też kot, który nam po prostu ufa. Tutaj o tym, czy warto, czy nie warto spać z kotem to jest odrębny temat, już troszkę poruszany na tym kanale, więc jeśli chcecie, możecie poszukać ale o tym też będziemy mówić w przyszłości. Więc jeśli chcesz, zasubskrybuj. Jeśli chcesz, możesz mnie wspierać poprzez postawienie symbolicznej kawy, czy też komentarz z super podziękowaniem linki w opisie. No i dziękuję za Waszą obecność. Wszystkim. I tym komentującym, i tym oceniającym, i tym, którzy tylko oglądają. Może nie tylko, tylko aż oglądają, ponieważ to jest najważniejsze. Zaraz za naszymi kotami. Przedostatnia dziewiąta oznaka. Witają się z nami, robią to bardzo radośnie, bardzo cieszą się z naszych powrotów, kiedy na przykład wracamy z pracy czy z jakiegokolwiek innego miejsca. Taki zadowolony kot, taki kot, który okazuje bardzo fajne emocje, jest po prostu szczęśliwy, że wróciliśmy i to nie tylko dlatego, że damy mu jeść. To oznaka, że kot nam ufa, że kot nas lubi. Że kot jest zadowolony z naszej obecności i że jest blisko nas. Taki kot, który wita nas w sposób taki radosny. Nie taki, że no jesteś, no to jesteś. Tylko w taki bardzo, bardzo radosny sposób. Może nie tak emocjonalny sposób jak niektóre psy to robią, ale jednak widzimy, kiedy nasze koty witają nas i są bardzo zadowolone, że wróciliśmy. Dziesiąta, ostatnia oznaka. Chociaż ich jest oczywiście więcej, to to, że koty, kiedy są obok nas, trzymają ogon do góry. Tak mogą go mieć skierowany w dół, mogą oczywiście mieć ten ogon w różnych pozycjach, ale kiedy są obok nas, mają go do góry. Tutaj oczywiście musimy rozróżnić to położenie tego ogona, kiedy są zdenerwowane, no ale to widać, kiedy kot jest zdenerwowany. I znowu taki materiał też będzie, kiedy. Koty pokazują, kiedy są wystraszone, kiedy są zdenerwowane. Więc tutaj dużo z tych oznak pokrywa się z tym, jak koty okazują nam miłość, ponieważ kot, który nas lubi, który według niektórych będzie nas kochał, również musi nam ufać. I dużo tych oznak to po prostu pokazanie nam w taki sam sposób, jak jesteśmy ważni dla tych kotów. Obserwujmy nasze koty. Pamiętajmy, że nasze koty potrafią przekazywać emocje, swoje uczucia, pokazywać wszystkie te rzeczy, które są według niektórych nieprzekazywalne przez koty. Kot jak najbardziej to potrafi. No i miejmy nadzieję, że to właśnie tego typu rzeczy będą nam pokazywane, a nie inne. Że kot nam ufa, że kod nas lubi, że kod nas kocha, że jest zadowolony, szczęśliwy. Tu zapraszam na mój materiał. 10 oznak, że kod jest szczęśliwy. Tam dużo rzeczy się pokrywa, ale szczęśliwy kod, zadowolony kod to też kod, który musi być obok opiekuna, któremu ufa. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.